Pensje Polaków rosną. I to rosną w zastraszającym tempie. Rekordowo. Czy jesteś zastraszony tym? Zastraszony nie, ale jestem bardzo zadowolony. Ja również jestem zadowolony. Wracamy na trend wzrostu po covidzie, po wojnie, po inflacji. Jest się z czego cieszyć i taka może mała uwaga, to dzięki państwu, w dużej części Państwo powoduje, że rosną nam pensje. Przykro mi wolny rynku. Siemanko, witam w moim pokoju, już w takim trochę letnim nastroju. Nazywam się Kamil Fejfer. A ja Łukasz komuda również w letnim nastroju kłaniam się jak najniżej. <laughs> Było trochę zmian w tym wstępie. Jesteśmy ekonomi i cała reszta i dzisiaj będziemy mówić o pensjach, czyli o czymś, co, co Was interesuje, bo to również wasze hajsy. Odcinku przybywaj i opowiadaj nam o pensjach rekordowe, rekordowe wzrosty pensji, GUS podaje coś takiego jak przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto. I ono jest podawane albo rocznie, albo miesięcznie, albo kwartalnie. Miesięcznie to jest to, o co się część z Was kłóci, czyli miesięczna, miesięczny ten odczyt dotyczy tylko firm prywatnych i tylko firm, które zatrudniają powyżej 10 pracowników. Ale my, 10 osób i więcej, ale my dzisiaj nie o tym, my mówimy o kwartalnym odczycie on w, wjechał dropnął. <noise> Dobrze, jest Gus jest sexy. Jest yes, Gus jest sexy. <noise> dropnął w, w połowie maja odczyt wzrostu pensji 14,4% nominalnie, 11%, 11,5% realnie, czyli to już jest z poprawką na inflację i jest to odczyt Prawdopodobnie tak, tak z prawdopodobnie. dużo, znaczy na tyle, na ile byliśmy w stanie to sprawdzić, jest to odczyt rekordowy tak, przynajmniej tak. od 1992 roku. Tak, najwyższy w historii, prawdopodobnie więc e, te, najwyższy odczyt w historii w ogóle Polski, bo wcześniej nie, mm -hmm. nie było tych odczytów do roku 89 1945 to nie ma żadnego znaczenia, a wcześniej to już jest taka przeszłość, że w zasadzie... Ciężko porównywać. Ciężko porównywać, więc rekord, historyczny rekord. rekord. Historyczny rekord. Te, te, te wzrosty dla całej gospodarki są wyższe, to, to, to jest ciekawe, niż w sektorze przedsiębiorstw. Bo zazwyczaj w sektorze przedsiębiorstw te wzrosty są trochę, trochę wyższe. I z czego to wynika? Z spełnienia obietnic wyborczych. Tak, rząd dał podwyżki w administracji nauczycielom, to podciągnęło pensje. I to skąd się to jeszcze wziął? No, ludzie, ludzie poszli po, po podwyżki inflacyjne. Znaczy, my mieliśmy tąpnięcie w roku 2022, kiedy to był pierwszy rok, od 1993, kiedy pensje realnie spadały, później zaczęły rosnąć, i teraz ludzie idą po wyrównanie inflacyjne. Druga sprawa, prawie że najważniejsza, to jest. Płaca minimalna. Czyli znowu państwo. Państwo dało podwyżki nauczycielom i, I urzędnikom. W administracji centralnej. I w, w administracji centralnej, bo, tak. Bo w samorządowej nie było podwyżek. Przynajmniej nie zaordynowane przez państwo, okay. przez rząd. Okej, okay. ale wiemy, że nie było ich. Na, znaczy rząd powiedział, jak macie samorządy pieniądze na podwyżki, to dajcie podwyżki. Tak to mniej więcej zostało zorganizowane. Okay. Nie, ale powiedział pracodawcom tak, jeżeli macie, jeżeli nie macie, nas to nie interesuje, musicie podwyższyć płacę minimalną. W styczniu 2023 roku płaca minimalna to było niecałe 3,5 koła brutto, dzisiaj to jest 2000, 2000 4242 zł. 4,242, łatwo zapamiętać. Wzrost od stycznia 2023 o 20%. E, 21%. 21. Już nie chcę, wiesz, to wchodzić w te takie, bo, bo już dużo liczb było. E, bardzo duży wzrost, bardzo duży wzrost. E, jeszcze będzie zresztą e, w lipcu kolejna podwyżka płacy minimalnej. W ostatnich dwóch, jeśli nie trzech latach e, podwyżka minimalnej była dwukrotna, bo to jest tak, jeżeli inflacja wyskakuje powyżej pewnego celu, to w ustawie jest zapisane, że ma płaca minimalna rosnąć dwukrotnie, żeby gonić inflację. I ten 21% wzrost, jak to się ładnie mówi, kontrybuował do ogólnego wzrostu yy, yy, wynagrodzeń. Yy, I to właśnie znowu raz jeszcze podkreśliliśmy. Państwo, państwo. państwo yy, yy, pan, państwo, pan rynek sobie nie, nie, nie radzi tak dobrze jak, jak państwo. Ale nie, coś ciekawego w ogóle z tym przy tym wzroście płacy minimalnej, warto o czymś powiedzieć. W 2017-18 roku na pensji minimalnej pracowało około 1,5 miliona ludzi, ale kiedy ona zaczęła gwałtownie rosnąć, co uważamy, że jest całkiem spoko, to ona zaczęła zgarniać te, te osoby, które pracowały powyżej? delikatnie powyżej minimalnej i według obliczeń Ministerstwa, chyba nie. Ministerstwa Rodziny, Pracy, pracy rodziny, i Polityki tak, Społecznej. Tak, tak, tak. tak. E, teraz pracuje na minimalnej e, 3,6 miliona ludzi. Tak. E, I to jest prawie 30% osób, które w ogóle są zatrudnione na umowach o pracę. Tak. No jest to, jest to naprawdę jakby duże, duża część z zatrudnionych, ale warto pamiętać o tym, że, te, że część osób, które w ten sposób pracują, dostają pieniądze pod stołem. Tak, mamy taki proceder w naszym kraju, że część wynagrodzenia legalnie w ramach umowy na, umow na, na wynagrodzenie minimalne, a resztę... Szur szur, 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 pod, szur, szur. Tak, pod tak, stołem tak, w tak. I to jest na, na największy odsetek osób, które dostają pensje pod stołem, to są te zatrudnione na minimalnej. Jest jeszcze jedna rzecz, która może taki, taka gwiazdka tutaj, te dane niezupełnie pokrywają się z danymi y, Głównego Urzędu Statystycznego. Nie wiemy do końca, z czego to wynika, a jakbyśmy zaczęli mówić, to prawdopodobnie większość z Was w tym momencie. Y, ja trochę wiem, ja trochę wiem. A no dobra, no to no. dobrze. To Łukasz, spowoduj y, wyłączenie. Nie, wydaje, wydaje mi się, że metodologicznie jedna z różnic, jaka, hmm. jaka dzieli te dane ministerialne. To czekaj, czekaj, wnioskich. ale to, dobra, ale to za, zanim powiemy. Hmm? Według danych ministerialnych w 2022 e, 2,7 miliona... 2,2. Sorry, 2,2 miliona mniej więcej pracowało na, e, na płacy minimalnej. Według danych GUSU. u 1,4 1,4 No rozjazd y, duży. Tak, tak, tak. Wydaje mi się, że Ministerstwo to rachuje w ten sposób, że bierze pod uwagę osoby, które zarabiają pod koniec roku. Tak? Załóżmy, jak chcą zobaczyć, ile mhm. osób obejm obejmą podwyżki płacy, mhm. płacy minimalnej, no to patrzą, ile była dotychczasowa płaca minimalna, ile, jest, ile ma być planowana ta płaca minimalna w kolejnym mhm. roku. I bierze cały ten przedział. Natomiast GUS podaje po prostu osoby zarabiające płacę minimalną no to... i mniej, bo mniej dlatego, że niektórzy pracują nie, w niepełnym wymiarze czasu pracy. Okej, okay, no to czyli gus są tak naprawdę, wydaje się, bardziej adekwatne? gus wydają się bardziej adekwatne, no bo, bo te ministerialne to trochę troszeczkę takie wróżenie, mhm, ale, no, ale za to roz, robią wrażenie, no bo 27% Kamil Sąbolewski z pracodawców RP wyliczył, że 27% mhm. osób na etatach y, pracuje na minimalnej, więc jakby skala oddziaływania wynagrodzenia minimalnego jest bardzo duża tak 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 ale też zwróćmy uwagę na to, że oczywiście dla pracodawców RP hmm... Podbijanie tych liczb, czy w jakiś sposób epatowanie tymi liczbami jest mhm. po prostu realizacją ich agendy. To znaczy, jeżeli pracodawcy RP powiedzą, że o, to teraz 30%, co zresztą my też powiedzieliśmy, ale powiedzieliśmy to cytując to tak naprawdę: mhm. 30% osób pra, pracuje na minimalny, to znaczy prawdopodobnie, że minimalna jest za wysoka, co oczywiście w ta, wcale tego nie znaczy. Mhm. Zresztą, my, my, my też widzimy, jaka część płacy średniej, znaczy jaką część płacy średniej jest płaca minimalna, mm -hmm. tak? Dobrze, po polsku. Tak, dobrze po Polsce. W ostatnich e, latach to było blisko 50%, co jest chyba zresztą zaleceniem Międzynarodowej Organizacji Pracy. Prawdopodobnie wiecie, a jeśli nie, to właśnie Wam mówimy, że można wesprzeć nas na patronajcie. E, oczekujemy szturmu, e, ponieważ już e, od pewnego czasu uderzyliśmy w sufit. I, I trochę im, nas to martwi. Trochę nas to martwi. Robimy... Mm, E, i mamy nadzieję, że e, po prostu pocieszycie starych tu podcasterów <laughs> i pomożecie nam rozbić ten sufit. E, jeżeli wysprzecie nas e, kwotą 20 zł lub większą, trafiacie na specjalną grupkę, gdzie są e, filmiki, żarciki, filmiki niedostępne nigdzie indziej, żarciki oraz rozkminki. Możecie e, również postawić nam wirtualną kawę na portale Buy Coffee. Tak jest a naszymi najhojniejszymi patronami są Marcelina Zawisza, Sabina Śliwka, stary komunista i firma Tokabot i im serdecznie dziękujemy. Dziękujemy bardzo gorące myśli w ich stronę. Jest jeszcze jedna sprawa, która wiąże się z tym, że pensja minimalna rośnie szybko. Mianowicie to ma przełożenie na spłaszczanie się wynagrodzeń, co nie jest tak naprawdę złym e, wcale. No um... Zależy, jak na to patrzysz, bo jak jesteś pracodawcą i chcesz podnieść fakt, że mm -hmm. różnicowanie wynagrodzeń to jest metoda na to, żeby docenić pracowników, to mm -hmm. jak ci się spłaszczają pensje, to mm -hmm. jakby masz słabszy ten środek w postaci lepszego wynagradzania tych najbardziej wydajnych pracowników, najcenniejszych w firmie. No, to ciągle możesz. E... Zawsze możesz dać jeszcze większe możesz, pensje. Mo możesz dać, dodać większe pensje. Natomiast... No, ale oni, oni mówią, że nie mają więcej na podwyżki, bo większość kasy na podwyżki zjadają podwyżki tych pracowników, którzy zarabiają minimalną. Mm -hmm. No słuchaj, to trudno. <słuch> czy to jest, jest dobre? Prowadzenie radność. biznesu jest trudne. Prowadzenie biznesu jest trudne. Już wiele razy o tym mówiliśmy. To znaczy, że jeżeli mamy do czynienia z pewną sprzecznością interesów o osób najbiedniejszych, najbiedniejszych pracowników, najmniej zarabiających pracowników, czyli osób pracujących na minimalnej oraz tych, którzy są najlepiej wynagradzani, no to ja zawsze jestem po stronie tych, którzy zarabiają najmniej. No, jeżeli, jest, jeżeli ważymy te wartości, no to dla mnie większą wartością jest podwyższanie standardu życia osób, które mają najgorzej, a nie podwyższanie standardu życia osób, które mają średnio i powyżej, znaczy to nie jest tak, że ja nie jestem za tym, żeby średniakom żyło się lepiej jak najbardziej jestem, jestem za tym, ale mówię jeżeli mamy do czynienia z ważaniem z ważeniem tych racji, jeżeli ta alternatywa jest rozłączna, rozłączna czy nierozłączna już to mi chodzi. Mm -hmm. Nie, to, to wybieram, e, wybieram polepszenie po jakości życia. Poza tym możemy pocieszyć pracodawców tym, że no, wygląda na to, że inflacja będzie w tym roku raczej e, niska rzędu tam 3,5, może 4,5% mm -hmm. max, bo takie są różne prognozy tak. dotyczące tego, jak ta średnioroczna inflacja będzie wyglądała. A to oznacza automatycznie, że y, przyszła podwyżka płacy minimalnej będzie stosownie niższa, uh -huh. nie tak duża jak była do tej pory, bo to było tam 700, 750 ponad złotych uh -huh, uh -huh. Y, na początku tego roku. E, więc to była szokowa trochę zmiana. Tak? No, no tak, ale, ale to też jest tak, że przecież pracodawcy wiedzą doskonale, że pensja minimalna będzie rosła i wiedzą mniej więcej, jak wygląda ten algorytm e, wyliczania e, pensji minimalnej. To mm, wydaje mi się nawet, że ustały pewne rytualne spory, bo one się przetaczały. Nie wiem, od kiedy ja to obserwuję, czyli od 2010, może trochę wcześniej, z, w momencie ustalania płacy minimalnej, a później w momencie wchodzenia w niej, w, jej w życie, czyli w, w styczniu, zawsze było: o jezu, jezu, um, będzie szara strefa, szara strefa maleje. Nie, jak, ale jak, było jak, w jak, tym roku też takie też jajczenie. Też, 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 też mam wrażenie, że było jejczenie, że, 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 że to już jest ponad 50% średniej, że. Gdzie, gdzie na świecie takie wysokie płace minimalne? No, rzeczywiście, że aż procentowo. 3,6 miliona ludzi to jest prawie 30%. Procentowo, w procentowo mamy jedną z, z wyższych płac minimalnych w stosunku do, do średniej. Ja nie ubolewam. Czekaj, bo, bo umknęła. Aha, umknęła mi myśl, ale już wróciła. I pracodawcy wiedzą od lat. Od, w sensie od początku transformacji płaca minimalna rośnie z roku na rok. Nie było chyba ani jednego roku, gdzie ona by nie rosła. Ona czasami rosła w niewielkim stopniu, tam jakieś części procenta czy, czy procent z, z, z niewielkim okładem, ale ona rośnie co roku. Pracodawcy wiedzą o tym i mają to, a przynajmniej powinni mieć to wkalkulowane w swoje modele biznesowe. Tak samo przy dużej inflacji e, oni musieli sobie zdawać sprawę z tego, zwłaszcza, że to było, e, te informacje e, pojawiały się... Z dużym wyprzedzeniem, że ta płaca minimalna będzie rosła, a do tego my też doskonale wiemy, że pracodawcy podwyższali ceny, podbijając inflację, wiedząc o tym, że jest nierównowaga informacyjna między nimi a konsumentami. Konsumenci nie wiedzą tak naprawdę, o ile wzrosły koszty. Prowadzenia działalności, wykorzystując ten fakt, że przedsiębiorcy mogli e, podwyższyć sobie ceny po, po, powyżej wzro kosztu, wzrostu kosztu działalności, no tam parę procent, no bo przecież wszędzie rośnie, no to. Ten... to raczej raczej wiesz raczej konsumenci się słabo interesują kosztami pracy A to, to, to jest inna sprawa to jest inna sprawa ale wiesz co mi przedsiębiorców chodzi. natomiast były oczekiwania inflacyjne tak zwane czyli ludzie się spodziewali że ceny tak, no tak. i pracodawcy to weszli Tak, tak. no to chyba właściwie jedno, jedno, jedno 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 nie, nie wyklucza drugiego Dobra jedziemy w ogóle po rekord bo mm, ja szukałem danych na temat realnego wzrostu wynagrodzeń Jednym mieli z banku PKO i one sięgały 2008 roku i tam, e, i one mm, chciałem, dobrze, e, chciałem zrobić e, takie większe piksele, ale, ale nie, nie powiększajmy ich, bo ludzie zwariły od tych liczb. W każdym razie do 2020 E, trzeciego roku m, największe wzrosty pensji realnych, czyli to z poprawką na inflację wynosiły 6%. Później znalazłem jeszcze info z dziennika gazety prawnej, z, m, sięgające aż do 1992 roku, i to były. Odczyty roczne, mhm, czyli nie, nie miesięczne, gdzie masz większą, tak. większą zmienność, tak, więc też tak. większe rekordy. Tak, tak, tak. Tylko I w, średnioroczne. W, w tych rocznych re, rekordem był 2007 rok, kiedy wzrosły pensje realnie o niecałe 7%. A teraz, według prognoz, e, żebym tutaj nie. nie e, PKOBP Tak, PKOBP mówi, że jedziemy na 8, 8,5, więc rekord. Rekord, jest się z czego cieszyć. I jeszcze jedna rzecz jest, a może nawet dwie, bo mówimy tak, o pensjach średnich i zawsze w, w, w tym, jeżeli mówimy o pensjach średnich, to pojawiają się głosy, że no dobra, ale to jest są pensje średnie, ludzie, tylko niewielka część ludzi zarabia, to wszystko jest prawda, pensję średnią. zarabia tak, Pi razy około około 30% osób zarabia pensję średnią lub powyżej. To jest prawda. Natomiast to nie jest tak, że pensja średnia jedzie bardzo wysoko z dużą dynamiką, a na przykład mediana, czyli to miejsce na wykresie, które dzieli e, osoby e, zarabiające na połowę, czyli połowa zarabia mniej, połowa więcej, odwrotnie, połowa mniej, połowa więcej. E, to nie jest tak, że średnia strasznie się różni dynamiką. One mniej więcej podążają mm -hmm. za, za, za sobą. Więc jeżeli rośnie rekordowo e, m, średnia, to prawdopodobnie rośnie rekordowo również mediana. Zresztą tutaj uwaga e, dla nerdów, Goose od niedawno <średnia> Zaanonsował to, że będzie podawał medianę. Teraz podaje medianę raz na dwa lata. Za niedługo, w drugiej poł w połówce 2024, będzie mediana miesięcznie dla gospodarstw, dla firm zatrudniających również do 9 osób. Tego wcześniej nie było. Szanujcie, tak, my... szanujcie naszą nerdozę. Tak. Oraz będzie z podziałem na powiaty, jeśli nie na gminy. Więc co będziesz w ogóle? Szaleństwo, szaleństwo. Super, szaleństwo. Słuchajcie, super sexy, super sexy. O, ciekawych danych. Jeżeli czekacie na jakąś premierę na Netflixie, w ogóle nic go nie przebije. W 2024 nic nie przebije tego. To jest, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, zapomniałem o tej ważnej rzeczy. Druga hmm. rzecz to jest Cebos. A, Cebos. Są dane Cebosu, które mówią o tym, badają to, Ile jak, jaki odsetek ludzi uważa, że żyje im się dobrze, że żyje im się źle, ekonomicznie i że, że żyje im się średnio. E, rekordy były w 2019 roku. Wtedy najwięcej osób mówiło, że im, że im się żyje dobrze, oraz najmniej osób, najmniejsza część osób, respondentów mówiła, że im się żyło źle. Było tąpnięcie covidowe, wiadomo, wojna, inflacja, e, więc ta e, smutna trójca. I co się stało, co się dzieje? Udało się wrócić do prawie, że do wartości z 2019 roku. Tak, tak, tak. Back in track. Tak też, czy back on track, przepraszam. Mój Wróciliśmy. angielski jest fatalny. Wróciliśmy. Wróciliśmy na tory. Wróciliśmy na tory. Wróciliśmy na tory, to prawda. Więc my zresztą od pewnego czasu pchamy taką narrację trochę postępową, to znaczy, rehabilitujemy kategorię postępu również na taki socjaldemokratyczno, trochę lewicy, z takiej socjaldemokratyczno, takiej socjaldemokratyczno-lewicowej perspektywy, która. To perspektywa często jest w jakiś, z jakiegoś powodu obrażona na postęp. Nie obrażajcie się na postęp, on się dokonuje. Znaczy poza krachami, poza wielkimi kryzysami, on się dokonuje, i mamy głęboką nadzieję, że właśnie wracamy na, na tą ścieżkę. I że jeżeli nic nie pieprznie, to. to, to to wracamy do tego trendu. Tak, odsetek osób, które twierdzą, że jest im żyje im się dobrze, będzie rósł, a odsetek osób, które twierdzą, że no, nie starczy im do pierwszego, tak, będzie mało. Tak, tak, tak. jeszcze właśnie jeszcze jedna rzecz to jest ta druga, bo to to, o czym teraz powiedzieliśmy, to jest trzecia, a druga, którą chciałem powiedzieć, to jest to, jaka część osób w ogóle dostaje podwyżki, bo część z Was może powiedzieć: No tak, ale ja przecież nie, nie, nie dostałem podwyżki. I to jest prawda, bo w tych statystykach odnoszących się do średniej pensji tam, to jest oczywiście działanie pewne matematyczne pewien rachunek statystyczny. Ostatnimi czasy. W raportach Chyba Randstadu mm. dużo osób, znacznie więcej niż wcześniej, zgłasza, że w ostatnim roku dostała podwyżki. Mm. 60-70% to jest mniej nie, więcej. Nie, nie, to było, wydaje mi się, że bliżej 50. Nie, 60 na pewno. Tak, 60? Okej. Okay. Tak, tak. <grym> Wierzcie mi. Nie, nie sprawdzimy tego te, nie sprawdzimy tego specjalnie. <laughs> w każdym razie to były rekordowe odsetki. I bardzo, się I bardzo dużo osób oczekuje, że dostanie podwyżki w najbliższym mm. czasie, oraz dużo przedsiębiorców mówi, że da podwyżki. Mm -hmm. e, także słuchajcie, radujcie się. My, my wiemy, że te rzeczy, które są pozytywne, klikają się gorzej niż e, niż i ojczenie, ale my i tak się średnio klikamy. <laughs> Więc trudno. Niesiemy dobrą nowinę <grymne> i co poradzić. I co poradzić. Ogłoszenia parafialne na koniec. Byliśmy ostatnio w Gdańsku na spotkaniu dwóch lewych rąk, klubu gdańskiego dwóch lewych rąk. To bardzo jest taki podcast i kanał na YouTubie, dla tych, którzy nie tak. wiedzą. E, już miałem to, do, do tego dość bardzo. Dziękujemy za, za, za gorące przyjęcie. By, było wspaniale. Dostaliśmy kubeczki. Dostaliśmy kubeczki, e, które są bardzo piękne. E, I zachęcamy do słuchania. Jeżeli jeszcze nie słuchacie dwóch lewych rąk, czyli Jakuba Dymka i Marcina Giełzaka. E, bardzo fajny podcast. Również lewicowa, socdemkowa perspektywa. E, Pokrywają duże pole, które było niepokryte wcześniej. I zachęcamy do śledzenia klubów dwóch lewych rąk. Super ludziki. Kochamy ich. Bardzo fajnie <grym> fajnie. Tak, tak było super. Nasze nagranie z tej debaty, która zgromadziła sporo osób, będzie, jak się dowiedzieliśmy, wkrótce. Na kanale Dwóch Lewych Rąk zachęcamy do oglądania nas tam wkrótce. Dzięki wielkie. Za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia. Trzymajcie się.